Witajcie, witajcie widzowie kanału Super Galvatron. Dziś, ale tylko dziś na tym kanale po raz pierwszy i ostatni jak na razie będzie taki unboxing. Jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie moje unboxingi z serii Transformers lub Star Wars Stopsa, to zapraszam na drugi kanał. Będzie link jak zwykle w opisie. Dzisiaj taki środowy unboxing, bo już do mnie karty dotarły, miało być wczoraj, ale są dzisiaj. Tu jeszcze jest sobie mój stary album i jedziemy z pierwszą saszetką, prawda? Oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, to jest firma Tops. Zawiera 5 kart w saszetce, 170 kart do zebrania, szukaj kart specjalnych, bla bla bla. Po co mamy to wiedzieć, skoro ja i tak nie wiem. Ja już tych straszek nie zbieram, w sensie opakowań, więc mogę sobie śmiało grzeć. I zasad gry też nie. Będę miał może kiedyś trochę kart na wymianę. O, karta, której mi brakowało, będę graczem, będę sobie tu je dawał. Mudflap mam. O, Starscream, Holo też mam, nie daję do... W ogóle koszulek zapomniałem przez to wszystko, że to do mnie przyszło, ale i tak mam w pogotowiu, więc na kanale sobie z Castorem będą. Optimus Prime Grimlock mam i Decepticon logo mam. Jeżeli ktoś chce sobie poczytać zasady gry, proszę bardzo. Fajnie, dwie nowe karty. Cieszę się, mam nadzieję, że uzbieram całe, jeżeli nie, to trudno. Kolejna saszetka. Jeszcze jak będę sobie tak otwierał. Jest! Kolejna karta, której mi brakowało. Sentinel Prime, patrzcie. Optimus Prime, Autobot, puzelki. Puzelki tu się często trafiają. Ja w ogóle nie wiem, jak mam tutaj. A, tak, okej, czekajcie. W ogóle wszystko poprzekręcałem. Kolejny taki sam puzzle z Optimusem. Wcześniej był z Mutflapem. Żeby wcześniej trochę paczek otworzyłem. I Mutflap is Kids i Snark. Te karty już też mam. Jeżeli ktoś się interesuje kartami, to zapraszam na mój kanał Sebus Caster. Link znajdziecie jak zwykle w opisie, tu mamy zasady gry. Tu mamy jeszcze kolejną saszetkę, mamy 5 saszetek. I ogólnie w tym serium jest jeden mały minus. Mamy Raptora. Strefa też mi brakowało, fajnie. Kolejna karta, z wami to mam szczęście. Ratchet też mi brakowało, Nikeny już mam wcześniej. Wcześniejszego i znowu decyzjonowo. Chyba uzupełnię ten album, a wy jak myślicie, jeżeli coś to zaglądnijcie na tamten kanał, bo ta kolekcja ma jedną niedoskonałość, o której teraz powiem na szybko, nagrywając to. Patrzcie, czy to się nagrywa, więc możecie widzieć też mój cień. Czemu chy? Bo brakowało mi właśnie pozytka z Arcade'em i kolejny Sentinel. I jego mami, Drifta też mam, ale mamy Master Sergato, Garys, Spencer, ja tych imion tam nie kojarzę, i Drifta. I kolejne zasady gry. Dobra, ja sobie tu może jedam. Tu dam karty, które są powtórkami. Tu karty, które lądują do albumiku. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, tam pokażę, co stało album i powiedziałem, że mówię o niedoskonałościach. Niedoskonałość ta seria ma jedną. Nie ma tu niektórych postaci. Sandwave'a na przykład, Stingera. Mamy Defalena. Arcee już też miałem. Kolejnego Ratcheta, Świeciaka, powtórka, nowy, może będzie nawiązanie. Sloga, który nie wystąpił w filmie. I Ratplane. No fajnie. Te karty sobie włożę oczywiście w folijkę potem. Będziemy widzieć je na tamtym kanale, bo dziś ruszą tam jeszcze dwie części filmu, ja sobie włożę te karty, a na razie trzymajcie się, transformaniacy. I co mogę powiedzieć, łapka w górę dla tego pana i dla mnie też. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.